Siema, dzisiaj zaprzetestujemy Core Keepera, czyli gierkę, która na pierwszy rzut oka przypomina Terrarię. Można powiedzieć, że to jest taka gra inspirowana Terrarią, ja bym powiedział, coś takiego. Tyle, że nie mamy w rzucie 2D, tylko po prostu bardziej w rzucie izometrycznym. Ale zaraz zobaczymy, bo tam tylko mi mignęły jakieś gameplaye przed oczami, ale nie zagłębiałem się jakoś bardzo, jak to wygląda. No i co? Gramy w Game Passie. Gierka jest w Game Passie, także palamy single playera. Pierwszy slot. Pyk. Save icon to whatever. Game mode. Standard. Hard. Creative. Casual. Nie, no chyba standard bym powiedział. No. Pójdźmy standard. Pierwsze to jakby przejście. Zobaczymy jak to wyjdzie. Standard oczywiście. I mamy naszą postać. Whatever, jak dla mnie. Cooking skill, cooking pot, mushroomsy. Są jakieś skille, tak? Miner. Foundations, copper pickaxe, mining skill. Także chyba wydaje mi się, że będzie dużo kopania, więc powiedzmy, że niech będzie miner. I mamy jakąś fabułkę. Skipniemy sobie to. No i dobra. Jesteśmy prawie w gierce. Okej. Tak, zapytania. No i dobra, gdzieś jestem. Gdzie, nie mam pojęcia. Mamy tak. Tu mamy mapę. Tabę mamy ekwipunek. Okej. Equipment 2, czyli możemy sobie zapisać. Tu mamy skille, czyli ten mining dodatkowy. No i tyle. Hydration. A gdzie mam iść? Halo? Ej, bo ja nie wiem, co tu się robi. Tak na dobrą sprawę. Czekajcie, killowi kupiemy? Chyba tak. Widziałem, że miałem jakieś pochodnie, chyba tak? Tutaj mam. Aha, za drewno mogę skraftować pochodnie. A skąd ja mam gdzieś drewno? A, to jest drewno, okej. Dobra. I możemy skraftować pochodnie sobie. Damy na jedynkę. Dobra, 9 pochodni. I te pochodnie mogę stawiać? Tak, mogę stawiać pochodnie, dobra. No to nie wiem, no nie ma żadnego tutorialu, tak na dobrą sprawę. Lecimy po prostu dalej. Kupiamy się tutaj po te jakieś świecące się rzeczy. Myślałem, że to jakieś minerały albo coś. Tutaj jest w ogóle jakaś ziemia. Co to jest? Sandblock, piasek. Z jeden mining dostałem. O, tam coś jest. Czegoś się to kupuje. Tylko jeszcze nie wiem do czego. Wiecie, co to jest? To jest copper ore. Czyli pewnie do czegoś się to przyda, prędzej czy później. Dobra. O, co to? Nie wiem, czy to jakaś pułapka była, ale spoko, pozbieram z te rzeczy. No i lecimy tam. Tam coś jest. Nie wiem co, jakieś robaki tam są. Mam skrzynkę. Wood pickaxe, shovel, basic work. O, to chyba powinienem zrobić. Ale to najpierw się dokopiemy tam. Tam, gdzie jest jasno i zobaczymy wtedy. Z jeden mining. Mam jakiś talent point do rozdania. Dobra, czy tu jest coś, co mnie zabije? Chyba nie. Jakiś kwiatek. Okej. No i w zasadzie coś jest. Jest więcej tych kwiatków. Można by było zrobić taką swoją bazę, powiedzmy. Coś takiego. Tu mamy Ancient Gemstone. Nie mam pojęcia, po co to jest. Zapewne po coś jest. Dobra, tu coś mamy jeszcze. Oho, dobra, to są mopki już. To nie, to na razie jeszcze nie. Dobra, dajemy tu workbench, sobie zrobimy. A na czwórkę.
Tutaj, cyk. E. Dobra, i tutaj mamy tak, sworda możemy zrobić. Kełm, klatę. Wooden spike trap. Zróbmy sobie najpierw mieczek, może. Na jedynkę. Mamy mieczek, do tego zrobimy sobie zbrojkę, cyk, i nie mam więcej drewna. Tu jest drewno, z tego co widzę. Zbrojkę zakładamy. Co? A, bo to jest hełm. Dobra, mamy mieczek w razie czego. Potrzebuję więcej drewna. Ale giga ciemna jest ta gierka, nie? O! Paj, tu jest mobek. Aj, wolimy go. Dobra, padł. Są jakieś grzybki, że nie wiem co dają. O, kolejny. Dawaj go. Ten jest akurat giga słaby. O! Dostałem z niego spodenki. Max health, armor i million lifespan. A to jest setówka w ogóle, what the fuck? No dobra, OP chyba. Zróbmy sobie klatę. Spodenki mam. Dobra, mamy pierwszy armor. Zróbmy sobie to. Piecyk. Dajmy tutaj. W piecyku możemy copper ora przepalać. Czyli pyk. I robi się copper bar. Aha, i nie trzeba tutaj żadnego drewna ani nic. Okej. No dobra, pytanie jak tu progresować dalej. Wood floor to mi jest niepotrzebne. Copper bary tu potrzebuję. Copper workbench muszę zrobić, czyli 6 copper barów potrzebuję, żeby progresować dalej. Tak to wygląda. I tu coś było. Aha, po prostu mining damage dodatkowy. Okej. No to nie wiem, idziemy chyba do góry zobaczyć. Ile ja mam tych copper orów? Ty, będę miał 6. Czyli będzie można od razu dalej sprogresować, na to wychodzi. Tu mam food. 12 fooda mi to daje, 4. Okej. I health regen daje jedzonko. Wybierzemy to. I teraz mogę zrobić to. Copper workbench. Cyk. No i teraz mamy lepsze itemy, tak? O, copper pickaxe to mam. Copper shower. Mała latarnia. Belt pocket. Glass smelter. Copper anvil. Tu będą lepsze armory. No dobra, to docelowo chcemy copper anvil zrobić. Czyli potrzebuję 8 copper barów. No to będzie trzeba jeszcze trochę nazbierać tego. Dobra. No ale co, póki co tyle. Macie jakieś pomysły, jak tu później dalej progresować. Wiem, że tu są jakieś bossy, które trzeba znaleźć. Nie wiem co to jest, the core. Nie mam pojęcia. No ale dobra. Tyle.